Drodzy widzowie, witam serdecznie. Nie tak dawno w Polsce odbył się Space Hub, impreza naprawdę na międzynarodowym poziomie, w której mogło uczestniczyć bardzo dużo Polaków. To wydarzenie zbiegło się z wejściem Polski do ESA, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej. Daje to Polakom bardzo dużo możliwości w poznawaniu, eksplorowaniu kosmosu, zdobywaniu kosmosu, rozwijaniu przemysłu kosmicznego. Na Space Up mieliśmy możliwość wystąpienia jako radioamatorzy i przedstawienia możliwości technicznych radioamatorskich, przybliżenia, co to jest radiokomunikacja amatorska, przybliżenia organizacji ARIS i organizowania szkolnych kontaktów ARIS, czyli Amateur Radio on the International Space Station, a także przedstawienie możliwości komunikacyjnych, jakimi dysponują radioamatorzy, w tym komunikacji kosmicznej Ziemia-Księżyc-Ziemia. W tym przypadku opartej na unikalnych możliwościach przesyłania obrazu w wyniku odbicia od Księżyca i nie tylko wysyłania, ale przesyłania, odbioru ich na Ziemi. Proszę Państwa, w Polsce mamy dostępne dwa pasma obywatelskie, na których można pracować bez żadnych pozwoleń radiowych. Pierwsze pasmo to CB, a drugie to tak zwany PMR. CB to jest zaledwie 40 kanałów w paśmie 11-metrowym. Natomiast PMR to pasmo 70 cm i tutaj mamy do dyspozycji albo 8 kanałów analogowych, albo 16 kanałów cyfrowych. Moc na PMR to do 500 mW, natomiast CB to 4 W w AM. Zasięg na tych pasmach to 40 do 90 km CB oraz maksymalnie między szczytami gór do 70 km w górach, natomiast typowo to są zasięgi rzędu setek metrów. Jak Państwo wiedzą, niektórzy starsi słuchali polskiego radia na falach długich. To jest długość fali około 1 km. Bardzo wysokie szczyty, bardzo długie anteny porozpinane. Ale ta fala charakteryzowała się tym, że działała jak ping-pong, odbijając się od warstwy jonosferycznej w kierunku Ziemi i dzięki temu była słyszalna ponad całą Europą. Obecnie nasze radio to radio FM, to już jest długość fali dużo krótsza, 3 metry, ale jadąc na przykład drogą, autostradą, przemieszczając się z punktu A do punktu B, nagle zasięg naszej ulubionej audycji znika. Jeżeli radio samochodowe automatycznie się nie przestroi, to sami musimy tego dokonać. Innymi słowy, przy tym paśmie krótszym zasięg radiowy jest jeszcze krótszy, rzędu właśnie 50 km. Internet bezprzewodowy, radiowy, w szczególności 2-4 GHz, to już zupełnie lokalne pasma. W tej chwili wchodzi nowy standard oparty o częstotliwość 60 GHz i to Wi-Fi będzie jeszcze krótszy miało zasięg. Innymi słowy, każdy z tych pasm charakteryzuje się innymi właściwościami i może mieć, jak Państwo tutaj widzą, różne zastosowania w praktyce. Radioamatorzy mają do dyspozycji 26 pasm radiowych. W tym wystąpieniu oprę się tylko i wyłącznie na pracy w paśmie dwumetrowym w przypadku pierwszego eksperymentu oraz oprę się o pasmo 23 cm, czyli już gigahercowe w przypadku drugiego eksperymentu. Proszę Państwa, jak można skorzystać z pasm radioamatorskich? Należy posiadać ważne pozwolenie radiowe. Natomiast jeżeli ktoś nie ma pozwolenia radiowego, waha się, czy jest to mu potrzebne, chce spróbować, może wówczas skorzystać z klubu krótkofalarskiego i w takim klubie pod okiem doświadczonego radiooperatora może wykonywać swoje pierwsze szlify, a później przystąpić do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Słuchać natomiast każdy może. Polski Związek Krótkofalowców istnieje od 1930 roku. Jest to jedna z najstarszych organizacji reprezentująca radioamatorów i krótkofalowców. Reprezentuje ona osoby zainteresowane technikami radiowymi wobec różnych instytucji państwowych, organizacji społecznych, krajowych czy zagranicznych. I właśnie Polski Związek Krótkofalowców przystąpił do regionu
Europa organizacji ARIS, czyli Amateur Radio on the International Space Station. Organizacja ta jest non-profit i wykonuje dwa ważne cele. Pierwszy cel to jest wprowadzenie sprzętu radioamatorskiego na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Realizowany ten cel jest poprzez współpracę z 6 agencjami kosmicznymi, takimi jak agencja NASA, Europejska Agencja Kosmiczna, Roskosmos, jak agencja brazylijska, jak agencja japońska, jak agencja kanadyjska. Ponadto współpracuje z Międzynarodową Unią Radioamatorską i stowarzyszonymi w niej lokalnymi organizacjami, w tym na przykład z Polskim Związkiem Krótkofalowców. Projektami w ramach ARIS, które były lub są wykonywane, to jest po pierwsze rozmowy z Ziemią, po drugie wysłany był SWITSAT razem ze sprzętem radioamatorskim, wykonywał on zdjęcia przestrzeni kosmicznej, wysyłał na Ziemię, działał przemiennik. Później był zrealizowany satelita radioamatorski. Co jakiś czas wysyłane są z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zdjęcia SSTV, czyli Slow Scan Television, a równocześnie od wielu lat prowadzony jest projekt zbudowania HAM TV wysokiej rozdzielczości. APRS, system do przesyłania pakietów, jest to system taktyczny, bardzo ważny na przykład do zastosowań militarnych, żeby w sposób dynamiczny móc przekazywać informacje, co gdzie się znajduje. Nie tylko położenie radiostacji, nie tylko położenie samochodów, ale śledzenie burz, innych odbiorów. Poprzez APRS zamontowany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej można na przykład wysyłać wiadomości e-mail. No i zupełna nowość, nad którą pracuje organizacja ARIS w dziale technicznym, to ARCOL, czyli Amateur Radio on the Columbus, czyli sprzęt radioamatorski zamocowany w module Columbus Europejskiej Agencji Kosmicznej. Prezentujemy rodzynek w module Columbusa, czyli polską produkcję wykonaną na Politechnice Wrocławskiej, antenę nadawczo-odbiorczą. Widzimy sprzęt radioamatorski w rosyjskim module Zwiezda. Po lewej stronie widzą Państwo anteny. Tutaj cały sprzęt nadawczy, rozlokowanie, instalacja, system anten, dookoła 4 anteny są zamontowane, tu jest jedna z 4. Proszę Państwa, to jest fragment łączności Żuromina w ramach szkolnego kontaktu ARIS, realizowanego przez radioamatorów z terenu placówki szkolnej. To było wywołanie, za chwilę usłyszymy odpowiedź z góry, czyli... Łukasz zapytał się, czy są dnie i noce w przestrzeni kosmicznej. To było drugie pytanie akurat w czasie tego kontaktu, ale bardzo je lubię. Słuchajcie, radioamatorzy robią to jako wolontariat, ale spójrzcie proszę na tą radość tego chłopca, gdy usłyszał odpowiedź do siebie. To jest coś niesamowitego, coś tak ładującego akumulatory. To jest prawdziwe podziękowanie za trud włożony w zorganizowanie takiego przedsięwzięcia. Proszę Państwa, najważniejszy, kluczowy slajd.
ARIS, czyli rozmowa z astronautą, zadawanie pytań przez dzieci i automatyczna odpowiedź, jest obserwowana przez uczniów, nauczycieli, przez społeczeństwo, przez rodziców, czasami przez bardzo ważne osoby ze środowiska, władze samorządowe, ale ARIS jest tylko i wyłącznie możliwy dzięki sprzętowi radiokomunikacyjnemu, dzięki krótkofalowcom, niezależnie od tego, jak on jest zrealizowany, czy w sposób bezpośredni, tak jak Państwo widzieli, radioamatorzy zgromadzili się w szkole, zgromadzili sprzęt i prowadzili łączność bezpośrednio z terenu szkoły. Lub też radioamatorzy mogą pracować w swojej stacji nadawczo-odbiorczej przygotowanej do łączności Ziemia, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna Ziemia, a stamtąd sygnał transmitowany jest do szkoły poprzez linie naziemne, poprzez kable, poprzez telefonie. Taka łączność to możliwość prawie 40-minutowej rozmowy z ludźmi z organizacji ARIS, z tymi radioamatorami i około 10 minut tego samego szkolnego kontaktu pomiędzy szkołą a Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronie internetowej. Tu podajemy adres aris.pzk.org.pl. ARIS, czyli Amateur Radio on the ISS, PZK, czyli Związek Nasz, Polski Związek Krótkofalowców, ORG, nasza organizacja, domena organizacji IPL Polska. Są tutaj na tej stronie linki w najważniejsze miejsca i jednym z takich miejsc to jest oficjalna strona ARIS Europa. Ona jest w tłumaczeniu. Częściowo na tej stronie są informacje już przetłumaczone na język polski, inne są w języku angielskim. Na stronie, gdy klikniemy w zakładkę ARIS School Contacts, tutaj ta zakładka gdzieś się znajduje, gdzieś tu, mamy całą procedurę w języku angielskim na razie, jak przystąpić do szkolnego kontaktu ARIS, to jest ileś tam punktów, a w tym miejscu, jeżeli chcemy dostawać biuletyn z ARIS Europa regionu, to możemy się zapisać, podając swój aktualny adres e-mail. Jak przystąpić do szkolnego kontaktu ARIS? No, po pierwsze, należy zainteresować tematem łączności nauczycieli, uczniów, dyrektora szkoły, społeczeństwo i lokalne władze. Gdy jest już zainteresowanie, można przeprowadzić jakieś zajęcia astro i radiowe, i cierpliwie się przypominać, czekać na odzew ze strony właśnie szkoły uczniów. Gdy jest już takie zainteresowanie, wówczas należy napisać wniosek, formularz i ten formularz po konsultacjach najlepiej, aby dyrektor szkoły wysłał do organizacji ARIS. Po wysłaniu do organizacji ARIS oczekujemy na akceptację wniosku i jeżeli tylko mamy już zaakceptowany wniosek, natychmiast przystępujemy do pierwszych działań. Pierwsze działania polegają na nawiązaniu kontaktu z mediami, wykonywaniu zdjęć z dziećmi, pracą z młodzieżą, współpracą z rodzicami, ze społeczeństwem, po prostu nagłaśnianiu tego wydarzenia, że dana szkoła, dana instytucja non-profit przystąpiła do projektu kontaktu ARIS. W międzyczasie radioamatorzy mają za zadanie przygotować sprzęt do łączności ARIS, jeżeli dana instytucja czy szkoła wystąpiła we wniosku o bezpośrednią łączność. Jeżeli nie, to w tym miejscu przygotowywany jest sprzęt wymagany do przeprowadzenia telekonferencji, telemostu. Następnie oczekujemy na przyznanie mentora ARIS, który pomaga w wypełnieniu dokumentów, zaznaczam, pomaga, a nie wypełnia. No i następnie kontakt ARIS i natychmiastowe rozliczenie imprezy. To rozliczenie imprezy trwa nawet do 2-3 tygodni, z czego najbardziej pracowitym tygodniem jest pierwsze 5 dni. Pierwsza doba, a następnie pierwsze 5 dni. Także praca nie kończy się na kontakcie ARIS, ale na rozliczeniu imprezy. Między innymi przed agencją kosmiczną NASA.
Tutaj Państwo widzą niebieskimi punktami zaznaczone miejscowości, skąd został wykonany bezpośredni kontakt ARIS. Szare punkty oznaczają miejsca, gdzie wykonano kontakt ARIS poprzez telemost. Ten telemost był realizowany w przypadku Warszawy przez radioamatorów znajdujących się na kontynencie australijskim, natomiast w przypadku Wałbrzycha był realizowany poprzez radioamatorów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym już w tym momencie zaprosić Państwa na 3. ogólnopolską konferencję ARIS w Polsce. Ta konferencja ma się odbyć jesienią 2013 roku w czasie trwania ogólnoświatowego tygodnia kosmosu, zwanego Space Week. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do drugiego projektu. Od wielu, wielu lat ludzie, szczególnie zakochani, wieczorami w romantycznych miejscach spoglądali w księżyc, byli daleko od siebie i próbowali w jakiś sposób telepatyczny przesłać informacje, myśląc o tej ukochanej osobie. Tak się działo przez setki lat. W latach 40. ubiegłego wieku ludzie zaczęli myśleć o przekazywaniu sygnału drogą radiową, wysłania i odbicia z powrotem. W latach 60. takim projektem zainteresowały się wojska, zainteresowali się naukowcy, którzy właśnie pracowali do celów militarnych, czyli opracować takie techniki radiokomunikacyjne. Natomiast na początku lat 50. radioamatorzy rozpoczęli pierwsze transmisje właśnie przez księżyc. Earth, Moon, Earth, czyli EME, tak? Ziemia, księżyc, ziemia. Pomiędzy ziemią a księżycem jest bardzo duża odległość. Ten księżyc wydaje nam się ziemi w miarę dużym punktem, ale gdy spojrzymy w przeciwną stronę, z księżyca w stronę ziemi, to widzimy, że nasza Ziemia z perspektywy Księżyca jest też malutkim punktem. Innymi słowy, bardzo mało tego sygnału odbitego od powierzchni Księżyca wraca w stronę Ziemi. Jest on bardzo, bardzo słaby, ale pozwala na prowadzenie łączności telegraficznych, a także łączności głosowych. W 2009 roku Daniela De Paulis, włoska artystka, przyjechała do radioteleskopu w Dwingelo w Holandii. Tam spotkała się m.in. z Janem, który to Jan jest radioamatorem. Na radioteleskopie Camras, który ma średnicę 25 metrów, pracują radioamatorzy i pracuje zespół cały radioamatorski. I Daniela zaproponowała, aby spróbować przesłać przez księżyc obrazy. Najlepiej, aby były to filmy. Natomiast Jan wykonał odpowiednie obliczenia i stwierdził, że filmy to jest osobne wyzwanie. Na początku spróbujmy przesłać obrazki przez księżyc. Pierwsze próby pod koniec 2009 roku zakończyły się fiaskiem. Niemniej jednak już w 2010 roku, na samym początku, zostały wykonane pierwsze próby, udane próby przesłania obrazków, odbicia ich od księżyca. To są radioamatorzy, którzy zaangażowali się w projekt odbijania obrazków od powierzchni księżyca, a radioteleskop odbierał te obrazki. Tą technikę nazwano Visual Mondes. Do początku 2012 roku tylko 3 stacje mogły sobie pozwolić, aby dokonywać transmisji SSTV-EME. Od kilku lat w ramach Global Astronomy Month astronomowie i wszyscy ci, którzy pracują nad odkrywaniem Wszechświata, udostępniają swoje radioteleskopy, udostępniają swoje narzędzia właśnie do potrzeb propagowania Wszechświata, poznawania Wszechświata i pokazywania go całemu społeczeństwu.
wszystkim, do celów edukacyjnych. Ludzie wynoszą teleskopy, oglądają obiekty na niebie. Powstał taki pomysł, żeby rozpropagować możliwość odbicia obrazków od Księżyca. W ramach Global Astronomy Month został ogłoszony konkurs dla dzieci, aby dzieci przygotowały piękne prace, piękne obrazki, przysłały je i w ramach projektu Danieli de Paulis zostały nadane z Ziemi w stronę Księżyca i po odbiciu od powierzchni Księżyca wróciły z powrotem na Ziemię i odebrał je radioteleskop. Ale nie tylko wysłane w jakiś sposób utajniony, tylko w ten sposób, żeby cały świat mógł drogą internetową oglądać to wydarzenie, nadawanie i odbiór tychże obrazków. Daniela de Paulis i Jan rozpoczęli ten cały projekt. Między innymi Daniela zaproponowała to Rosa Dorman. Rosa Dorman rozpropagowała to dalej do pana profesora Mankiewicza, który zajmuje się Hanson Universe w Polsce. Pan profesor Mankiewicz zaproponował ten projekt, uczestnictwo fundacji pani Agaty Hoffman i współpracującej z nimi pani Elżbiecie Kowalczyk. I jednocześnie zadał pytanie Krystianowi, czy polscy radioamatorzy podjęliby się nadania takich obrazków. Krystian zapytał się mnie, słuchaj Armand, jest ciekawy projekt, zróbmy to. Powiedziałem, no niestety Krystian, nie mamy odpowiednich warunków. Mówię, to jest niemożliwe, fajny pomysł, ja wiem, że to robią na świecie, ale my nie mamy warunków, nie porywajmy się na coś, na co to jest niemożliwe. Krystian nawiązał współpracę z tymi trzema oto panami, a dokładnie nawiązał kontakt z Andrzejem, który to po konsultacjach właśnie z Jackiem, z Pawłem stwierdzili, tak, oni mogą spróbować się podjąć tego wyzwania, przynajmniej nie skreślili projektu na samym początku. Ja dołączyłem do tego zespołu i wspólnie ten cały zespół zaczął pracować nad technicznymi możliwościami emisji obrazków. Jakie wymagania wobec nas postawiono? Podano nam parametry techniczne, jakie minimalnie musi spełniać stacja nadawcza. Musicie mieć wystarczająco szybki internet, abyśmy mieli kontakt, żebyśmy mogli zarządzać poszczególnymi stacjami, zlecać pracę jednej stacji, drugiej, trzeciej, żeby było nadawanie w sposób ciągły, żeby można było się przełączać bardzo szybko, żeby to szło w sposób sprawny. Emisja jednego obrazka trwa około 72 sekundy. Nadajnik pracuje na pełnych obrotach. To wcale nie jest tak proste. W związku z tym zaprzęgnęliśmy radiostację Kłodzkiej Grupy M. Tutaj mamy naszą antenę nadawczą, odbiorczą, która wykonywała pierwsze próby. Próbowała to, czego jeszcze nikt wcześniej nie zrobił z terenu Polski. Ta radiostacja zaopatrzona jest w wzmacniacz mocy, 16 szczególnych segmentów, wzmacniacz mocy tranzystorowy, tutaj widzimy go od tyłu i ten wzmacniacz mocy właśnie zasilał naszą antenę. Jest to tak sprytnie zrobione, że pozwala tej stacji w sposób natychmiastowy przełączyć się z powrotem na odbiór w ciągu ułamka sekundy. Sygnał leci w stronę Księżyca, odbija się od powierzchni Księżyca i wraca z powrotem. Łączny czas z Ziemi na Księżyc i z powrotem to jest około 3 sekundy. Tutaj widzą Państwo antenę 6,5-metrową. Jacek tam akurat dokonywał jakichś prób i poprawek. System do kontroli poruszania się anteny. No i widzimy, że ta antena naprawdę potrafi się poruszać, pomimo że to jest wielki kolos. Ale to, co trzeba wspomnieć, to ta stacja normalnie pracuje telegraficznie. Widzimy tutaj na tym filmie, że albo sygnał się wychyla, albo sygnał maleje, w zależności od tego,
jaki jest nadawany. Albo on jest wysoki, albo on jest niski. Nie jest sygnał cały czas transmitowany pełną mocą. Natomiast w przypadku transmisji, to jest transmisja linia po linii, analizowane i zamieniane na sygnał audio. Dlaczego z SSTV? Bo ta technika pozwala na wysoki poziom pomiędzy szumem a sygnałem. I proszę zobaczyć, tutaj już ten poziom jest dużo, dużo niższy. Radiostacja najlepiej, żeby pracowała swoją pełną mocą. Ale przy pełnej mocy poszczególne wzmacniacze mogą się przegrzać, mogą ulec uszkodzeniu. W związku z tym należy tak spreparować radiostację, żeby pracowała z jednej strony odpowiednimi parametrami spełniającymi wymogi, wytyczne, jakie nam postawił radioteleskop w Holandii, a z drugiej strony nie uległa uszkodzeniom, nie uległa przegrzaniu. Tutaj Jacek sprawdza, czy systemy się nie przegrzewały poprzez prosty test ciągłego nadawania, wciśnięcia klucza telegraficznego i nadawania sygnału dźwiękowego. Teoretycznie okazało się, że wszystko jest w porządku. Były wykonywane kolejne próby. Oto jedna z nich. Troszeczkę tracimy moc. Tracimy moc. Przerażenie. Uff, całe szczęście. Nie traciliśmy jednak mocy. Inny kolor tła był i dlatego emisja była troszeczkę niższa. Czyli parametry zostały chyba odpowiednio dobrane. Widzimy tu dwóch operatorów, bardzo zdenerwowanych. Co się dzieje, Andrzej? Emocje? Pierwsza emisja w kierunku Księżyca. Pierwsza emisja w kierunku Księżyca. Idziemy na żywo. A tu już widzimy obraz. Idziemy na operacyjny. Jaki odbiera radioteleskop? To był obraz, jaki został odebrany przez radioteleskop. Oczywiście to jest zniekształcone, bo kręcony jest ekran, więc tu troszeczkę są pewne zniekształcenia. I had to switch back to my microphone. This is excellent. Excellent, guys. Congrats with your first image via the moon. Fantastic. Widzimy radość i entuzjazm na twarzy tych dwóch osób. My też jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. Co? Pierwszy test i pozytywny. Jacek to nie mówił. Bardzo się cieszę. No, ja też się bardzo cieszę. Tak wyglądał nasz oryginał. Ja dodam tylko tyle. Ja to bym tam skakał z radości. Tylko tyle, że próbowałem kamerę utrzymać w miarę stabilną. Z tego powodu nie skoczyłem tam z radości. Warto wspomnieć też o takich osobach jak Jan Pomierny, Aleksandra Sojko, którzy zajęli się public relation, dzięki którym o tym eksperymencie media usłyszały. O tym eksperymencie było napisane na stronach Polskiej Agencji Prasowej. No a logo Polska na Księżyc, Poland to the Moon, or There and Back Again, został wykonany przez Karola Fiałkowskiego. Tutaj jeszcze przypomnę adres strony projektu Danieli de Paulis, który wykonywaliśmy, Optics Project. Widzimy tu kilka zdjęć. To zdjęcie, które zostało wysłane przez nas jako pierwsze i odebrane z powrotem. Wybrane prace dzieci, Kopernik odbity od powierzchni Księżyca. Chyba sam się nie spodziewał, że poleci na Księżyc i wróci z powrotem. Prace z konkursu międzynarodowego. Praca z Fundacji Agaty Hoffman. To są tylko wybrane. W ramach tego całego projektu, całych przygotowań, wysłaliśmy z polskiej stacji ponad 70 obrazków. Wysłaliśmy je z sukcesem, bo te ponad 70 obrazków zostało odebranych z powrotem na Ziemi.
przez radioteleskop. Uważam, że to był pełen sukces radioamatorski, który pokazał, że polscy radioamatorzy naprawdę potrafią i są naprawdę znakomici, pokazując się w takiej światowej czołówce. W ten oto sposób trafiliśmy jako czwarta stacja nadawcza na Ziemi, radioamatorska, która potrafi zrealizować taki projekt, nadając obrazki w paśmie 23 cm. Mało tego, ta sama stacja jest gotowa do nadawania obrazków w paśmie 13 cm. I to jeszcze podejrzewamy, że z dużo lepszą jakością. To była transmisja analogowa. Nie chcieliśmy się przełączać na transmisję cyfrową, gdyż na analogu widać te całe zniekształcenia spowodowane podróżą ponad 700 tysięcy kilometrów. A na koniec chciałem przedstawić jeszcze znanego naszego polskiego plastusia, który przyjmuje różne postacie. W tym przypadku jest on wykonany przez tą oto dziewczynkę 6-letnią, sfotografowany i plastuś poleciał w kosmos. Poleciał na Księżyc, odbił się od powierzchni Księżyca, ale nosek mu się nie spłaszczył, tak jak w jego przygodach napisanych przez Marię Kownacką dla dzieci. Wrócił z powrotem. Stacja radioamatorska Kłodzkiej Grupy ME nadal działa, nadal funkcjonuje i miejmy nadzieję, że przystąpi do kolejnych projektów właśnie takich edukacyjnych dla dzieci, że kolejne prace dziecięce zostaną wysłane w kosmos i odebrane przez radioteleskopy na Ziemi. Teraz oczekujemy na to, aby radioteleskop w Holandii został odrestaurowany. Już on jest złożony. W tej chwili ekipy wkładają tam sprzęt, konfigurują go. No i miejmy nadzieję, że do kwietnia 2013 roku sprzęt ten będzie gotów do dalszej pracy, a nasza radioamatorska stacja z Polski, z Kłodzkiej Grupy ME, znów będzie pracowała, znów ją będzie słychać i znów nada przepiękne prace naszych milusińskich. I być może, że przybędą młode osoby, które będą chciały obserwować, jak są nadawane obrazki, nauczyć się czegoś, zdobyć jakieś nowe doświadczenie i zasilić nasz nadawczy zespół. Na samym końcu chciałem powiedzieć, że ten projekt w Polsce został zrealizowany tylko i wyłącznie dzięki ścisłej współpracy wielu osób, gdzie każda z nich posiada inne doświadczenia, gdzie radioamatorzy są zróżnicowani wiekiem. Jedni posiadają odpowiednią wiedzę, odpowiednie doświadczenie, które mogą przekazać drugim. Młodzi znają się na technikach cyfrowych, na internecie, na innych takich utrudnieniach. I dzięki takiej ścisłej współpracy można było zrealizować ten projekt. Myślę, że Polska może być z tego naprawdę dumna. Dziękuję za uwagę.